kto wie? I co znowu, przenosimy się do Warszawy, w studiu cały czas zespół Nefre, witajcie. Witamy, podobnie. Zacznijmy od tego, jak to się dzieje, że zespół, który istnieje dość krótko, bo 3 lata gra koncerty nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Do tej pory fenomenem w tej dziedzinie w Polsce była Paprika Corps, która odwiedziła niemal cały świat, ale wy też odwiedzacie coraz więcej za granicą. No, trafiło nam się akurat kilka, można powiedzieć, wyjazdów, natomiast najbardziej wspominamy chyba Bułgarię, nie? Może Kamil powie, jak to w ogóle mniej więcej było, natomiast skąd fenomen koncertowy? Ja dodam, zespół gra krótko, ale muzycy grają już długo, czyli ci najstarsi, dziadkersi w zespole, czyli my. Dobry wieczór. Skończono się nasze lat. Dziki wcześniej na scenie hip-hopowo-rapowej, ja zespół na Tonal i tam różne projekty reggowe. Dokładnie. Czyli lata całe się przyczywaliśmy po klubach, po scenach, po festiwalach. No i czas na to, żeby to realizować już na profesjonalnym poziomie chyba. I to jest Nefre właśnie. To owocuje. Układy stare, znane oczywiście z muzycznych scen, przetarte sceny, jakieś tam doświadczenie muzyczne. No i uderzamy po prostu tak, jak uważamy, że jest to słuszne i udaje się na razie. I myślę, że to będzie to jeszcze bardziej procentowało. Muzyka to Feinstein, jak mówicie, a teksty? Teksty to życie. Teksty zawierają praktycznie wszystko, ale oczywiście z zabarwieniem słonecznym, Feinstein, czyli generalnie pozytywna wibracja, uśmiech, w większości tekstu. Dobra zajawka, reggae, około reggowa, trochę funków, trochę hip-hopu też się, raga, muffin i tak dalej, przez to wszystko przewija. Natomiast same, mówię, teksty także ideologiczne czasami, czyli jakieś pouczające z dobrym morałem. Nawet jak jest tekst o czymś, co komuś się nie udaje, to zawsze jest ta pozytywna wibracja, jest ten żart, który stoi na tym wszystkim naprawdę. Jak wiemy, reggae staje się w Polsce coraz bardziej popularne. Można powiedzieć, że jest teraz taki boom na reggae, jak kiedyś był na hip-hop. Ja wiem, jak się rozwija warszawska scena reggae, bo tutaj jestem cały czas, widzę, jak dużo klubów gra tę muzykę. A jak jest Częstochowie? Scena częstochowska rozwija się równie prężnie. Ponieważ to zaczęło się w latach już 80. zespół gra z Grzesiu Nowicki, później Grzesiu Nowicki po latach wrócił na scenę razem z Habakukiem i Munkiem w projekcie Reggae i na Polish Styli. Był też zespół Natanael, było kilka bandów chyba wcześniej też w latach 90. Dużo powstawało. A teraz Natural. Natural. To też Grzesiu Nowicki. Też Grzesiu, tak. Teraz jest Habakuk. Kiedyś Muniek Staszczyk w garażu, zanim założył zespół Kina, to tam sobie grał właśnie. Również z Grzesiem Nowicku w pierwszym składzie. Teraz ten, też wraca Muniek do takich materiałowych często. Z Habakukiem nawet jesteśmy ze Świętego Miasta, zrobili numer o Częstochowie, tak. Że... Czyli stara prężnie się rozwija. Prężnie, tak. No, Rób Pulsu już mówiłeś. No dużo, bardzo dużo młodych kapel przede wszystkim, które rokują nadzieję na przyszłość. Jeszcze edukujemy młodzież od mały. I teraz już fajne dziewczyny chodzą na te imprezy, sam systemowo reggowe do klubów, prawda? Tak. Wczoraj nagraliście swój kolejny teledysk, piąty teledysk. Do tej pory na waszym koncie znalazły się 4 teledyski. Tak dokładnie. Oczywiście no, pierwsze 3 można powiedzieć śmiało, że to były nasze pomysły. Chcieliśmy pokazać od małych, można powiedzieć, niszowych sytuacji, bo pierwszy muzyczny świat to był teledysk niszowy. Własnym sumptem wszystko zarażowane, prosty scenariusz. No, chcieliśmy pokazać po prostu, że nie robimy takiej stricte komercyjnej muzyki, pomimo że reggae jest muzyką kojarzącą się z czymś łatwym, lekkim, przyjemnym, a ludziom coś takiego od razu kojarzy się z komercją, więc pierwszy teledysk przeszedł małym echem, aczkolwiek bardzo pozytywne opinie były. Drugi teledysk animowany, było to nową, myślę, na scenie, jeżeli chodzi o teledyski polskie, i on był najczęściej emitowany w kilku stacjach telewizyjnych. Było bardzo, bardzo dobre statystyki, zresztą na internecie mamy świetne statystyki oglądalności. No i... To jest animacja. Tak, animacja, mówię o animacji. I to był chyba najbardziej udany, jeżeli chodzi o animację, bo to było coś dla nas nowego. Teraz to się pochwalę, że będzie do nowej płyty, także teledysk animowany jakby ciąg dalszy tego, który powstał wcześniej. Czyli robili ta sama ekipa, czyli wytwórnia filmowa HCC, Częstochowy. Młodzi ludzie zajarani po prostu bardzo maksymalnie grafiką komputerową i tak dalej, więc pomagają nam pod zewnątrz z tego miejsca. Trzeci klip w teatrze był kręcony, chcieliśmy białe tło, uzyskaliśmy jakąś dynamikę. Nasz kolega Rolkarz w ogóle, który też świetnie montuje i ma bardzo dobrą zajawkę do tego teledyski. Czyli wszystko, jak widzisz, te 3 klipy pierwsze. Tam w ogóle się dużo działo w tym teledysku, bo i koleżanka, która tańczy, barmani. I barmani, którzy rzucają, tak, podrzucają tam, a wszystko żonglują, z... breakdancer. Tak, ale wszystko jest, wszystko, łącznikiem tego jest taka kula bilardowa. Kula bilardowa, która na końcu okazuje się małą miagutką. Małą miagutką i to jest... Zostaje wstrzamana przez...
Panią Jagodę, kurczę. Panią Jagodę. W każdym razie nie, no ale to były trzy pomysły, trzy nasze pomysły. Czwarty natomiast, no nie, może Kamil jest na czwartym. Czwarty klip. Tutaj przyszła z ofertą i z propozycją Telewizja Polska. Duża firma. Został nam narzucony praktycznie scenariusz, tam nie mieliśmy możliwości ingerencji, dlatego do końca jak już nie jesteśmy szczególnie zadowoleni z tego, ponieważ nie był to nasz pomysł. Wielu zdjęć i wielu miejsc w Częstochowie, klip był realizowany do numeru Częstochowa. Wielu miejsc, które my chcieliśmy pokazać, nie zdążyliśmy. Wszystko wiadomo, produkcja Telewizji Polskiej rządzi się swoimi prawami, ograniczenia czasowe. No i poszedł w świat. Tak, pogoda nam trochę nie sprzyjała wtedy podczas planu zdjęciowego w Częstochowie, zaczął padać deszcz i kilka naprawdę świetnych trenerów nam umknęło i ten teledysk zamknął się akurat z tym, co mieliśmy. No właśnie, wy dowiedzieliście Częstochowa, bo wszystkie teledyski były robione w Częstochowie. Tak, tak. A ostatni, który nakręciliśmy. No właśnie, najnowszy teledysk już był kręcony w plenerach na ulicach Warszawy, ale z racji tego, że chcieliśmy bardziej uniwersalnie to pokazać, to nie jest to typowa Warszawa, nie ma tam pokazanych sławnych miejsc. Pałacu Kultury. Pałacu Kultury, Pałacu w ogóle Królewskiego Zamku i tak dalej, i tak dalej. Buckingham, Białego Domu. No, nie ma, no właśnie, Białego Domu na Wiejskiej i Big też nie ma, właśnie. Więc Pałacu Prezydenckiego też nie ma, po prostu bardzo charakterystycznych miejsc, natomiast są świetne miejsca niszowe, mosty, jakieś tam tory, wiadomo, budynki, ale mniej znane, jakieś kamieniczki, no dużo jakieś tam zieleń się będzie pojawiać. Więc ja mówię, świetne plenery, naprawdę, mogliśmy jeździć tak tydzień, ale nie o to chodziło, chcieliśmy zrobić fajnie, szybko, sprawnie. No to zobaczmy w takim razie, jak wyglądał piąty teledysk zespołu Nefrem. Zajrzyjmy na plan. 10 godzin w 3 minutach. Dla tych, których trzeba obudzić, przecież nasz piękny świat żyje dla nas, dla ludzi.